Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej wędkarskiej przygodzie. Tym razem rzeka Wisła w dzień. Ostatnio mieliśmy przyjemność łowić sobie wieczorkiem i w nocy. Dzisiaj postanowiłem przyjechać trochę szybciej i zobaczyć, co na wielkiej rzece słychać w dzień właśnie. Wyprawa dzisiejsza będzie trochę połączeniem wędkowania z szukaniem sobie miejsc właśnie na nocne sandacze, jako że na tym odcinku, na którym dzisiaj się znajdujemy, jestem pierwszy raz w tym roku. Kompletnie nie wiem, jak tutaj wygląda, więc trochę sobie pomacamy, poszukamy, popatrzymy i przygotujemy się też do nocnych łowów. Na wielkie ryby nie liczę, bo dzisiaj pewnie będzie więcej chodzenia i patrzenia i szukania niż łowienia, ale w komentarzach widziałem, że takie wyprawy również chcecie oglądać, tak więc zapraszam. Tutaj miejsce bardzo fajne, za mną znaki, które mówią o tym, że na główkę powyżej wchodzi farta, więc główna rynna idzie tutaj z tej strony brzegu, ale my pojedziemy sobie jeszcze kawałek dalej, zobaczymy, jak tam to wygląda, najwyżej tutaj wrócimy. Tak jak mówiłem, dzisiaj będzie taki trochę dzień chodzony i jeżdżony. Tutaj przy tym stanie wody bardzo fajnie widać, jak to na powierzchni nam się rysuje układ piachu praktycznie od tamtego brzegu przez ponad połowę rzeki i tutaj przy szczycie tej ostrogi, przy której się znajdujemy, szybka woda. Tutaj stworzył się taki wąski klin, którędy ta woda przepływa, a wyżej te wszystkie kreski, które widzicie, to są właśnie kanty od piachu. Idziemy sobie na następne główki zobaczyć, trochę wyżej. Jest trochę wędkarzy, to dobry znak. Jest szansa, że jak są wędkarze, to i są i ryby. Zobaczymy wieczorem. Razem z starą tradycją boczny trok, zanim nie zrobi się ciemno i nie ruszymy na grubego zwierza. Trochę pomachamy sobie bocznym trokiem. Ostatnio
zorientowałem się, że w zasadzie w tym roku ani razu taka wyprawa nie miała miejsca z bocznym trokiem. Przez niektórych znienawidzona, a ja już wielokrotnie mówiłem, że dla mnie to jest taka metoda na odprężenie się. Może i nie jest zbyt ambitna, może i nie jest przeznaczona na wielkie okazy, ale chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby czasami i w ten sposób dla odreagowania sobie pomachać. Przy okazji sprawdzę sobie, jakie jest ukształtowanie dna, jakie są głębokości, ponieważ bocznym trokiem bardzo łatwo to zrobić. Tak jak teraz tutaj prowadzę przynętę, doskonale czuję, że dno jest niesamowicie kamieniste i niezbyt głębokie. Niestety Wisła, cały czas ten poziom Wisły jest niezbyt wysoki, jak na tą porę roku. No ale musimy się dostosować do tego, co jest. Także pomachamy trochę, połazimy sobie tutaj. A jak się ściemni, no to spróbujemy za sandaczem. Nie obiecuję, że będą jakieś wyniki, jak to na rybach, ale po ostatnich komentarzach widzę, że wyprawy, w których nie zawsze są ryby, cieszą się takim samym powodzeniem. Tak więc zdecydowałem, że dzisiaj cokolwiek by się nie wydarzyło, film powstanie. Spróbuję jeszcze zmienić kolor. No niestety to jest łowienie okoni, to jest metoda, która wymaga ciągłego wachlowania przynętami, ich kolorem. My dzisiaj nie mamy za dużo czasu, żeby to wszystko zbadać i wytestować. Tak jak mówiłem, bardziej jest to taki przyjazd troszeczkę szybciej, żeby zobaczyć sobie, co nad wodą słychać. Pomachać dla relaksu, zobaczyć, jak tutaj wygląda rzeka. A tak naprawdę zaczniemy łowić już jak się ściemni. Spróbujemy klasyczny motor oil. Trochę wędkarzy też widzę tutaj przyjechało. Pytanie teraz, czy oni zostaną do wieczora i też będą za sondaczem próbować, czy pojadą jak się ściemni. Jeżeli nie pojadą, to trochę będziemy mieli utrudnione zadanie, bo trochę główek będziemy mieli zajęte. Powolutku robi się ciemno. Zanim zrobi się całkowicie, to jeszcze trochę poszukamy sobie, jak to się mówi, na grubo. Boczny trok, jakoś powiem szczerze, nie przemawia do mnie. Z gumami przygotowanymi na dzień chowamy, wyciągamy pudełko z woblerami przygotowane na nocne łowy. Zaczniemy sobie tutaj od jakiegoś woblera trochę większego. Rapala 11, klasyka tak zwana. Już troszeczkę podziurawiona, szarpnięta zębem czasu i zębem sondacza. Takie woblery są najlepsze, bo znaczy, że są skuteczne. Podczas ostatniej wyprawy poruszyliśmy sobie taki temat związany z tymi właśnie wyprawami, czyli nocne, samotne wycieczki brzegiem Wisły.
I niestety nasza podświadomość skonstruowana jest tak, że pod osłoną nocy, w krzakach, gdzie tam łazimy sobie nad Wisłą, potrafi nam płatać figle do tego stopnia, że większość wędkarzy rezygnuje z takich samotnych wypraw. Ku mojemu zdziwieniu dosyć duży odzew był pod ostatnim filmem związany właśnie z tym tematem. Myślę, że nagram osobny vlog czy poradnik na ten temat, żeby tak szczegółowo ten temat objąć. Dzisiaj powiem tak pokrótce i bardzo ogólnie, jak ja sobie z tym poradziłem. Żeby do czegoś się przyzwyczaić, po prostu trzeba się z tym konfrontować. Lata temu, kiedy zaczynałem jeździć na sandacze, no też zawsze szukałem kompana, który ze mną pojedzie, bo tak było raźniej. Do momentu, kiedy ktoś tam odmówił, ktoś nie mógł jechać, pierwszy, drugi, trzeci raz, pozostało siedzieć w domu, no budziło to pewną frustrację, no bo z jednej strony chciałem jechać na ryby, miałem ciśnienie na te sandacze, a z drugiej strony no nikt nie chce jechać, więc nie pozostało nic innego, jak po prostu przemóc się i wyćwiczyć to nocne łażenie. Robiłem to tak, że jechałem na pewien odcinek Wisły u nas pod Toruniem, taki jeden z najmniej ciekawych, jeżeli chodzi o nocne łażenie, najbardziej taki nieprzyjemny kawałek brzegu, bardzo mocno zalesiony, starymi drzewami, mnóstwem krzaków. I tam po prostu jeździłem dzień w dzień. Zostawiałem samochód po jednej stronie tego zalesionego terenu. On tak się ciągnie na około gdzieś 4-5 główek. Przechodziłem sobie ten cały lasek na drugą stronę i tam, tak jak dzisiaj, siadałem na kamieniu, czekałem aż się ściemni i zaczynałem łowić sandacze. Chciał, nie chciał, musiałem po ciemku wrócić do samochodu właśnie przez ten las, bardzo nieprzyjemny. W środku tylko jedna wąska ścieżka, dookoła, tak jak mówiłem, stare drzewa, mnóstwo krzaków, pełno dźwięków różnego rodzaju. No ale mimo wszystko jeździłem tam i po prostu dzień w dzień przez okres kilkunastu dni tam byłem i powtarzałem cały ten proces. Okazało się, że z dnia na dzień było coraz lepiej. Tą podświadomość udało się troszeczkę opanować. W rezultacie efekt był taki, że ostatnie wyjazdy przebiegły tam zupełnie komfortowo, bez żadnych lęków, nazwijmy to. I po takiej terapii okazało się, że właściwie mogę jechać nad Wisłę, gdzie tylko chcę. Żaden odcinek nie jest mi straszny. I tą właśnie techniką odczulania nauczyłem się samemu wędrować brzegiem rzeki. Oczywiście tam no, dochodziły jeszcze takie kwestie, że pewne rzeczy trzeba sobie w głowie poporządkować, czyli trzeba oddzielić realne zagrożenia od tych wyimaginowanych, ewentualnie opracować sobie plan, co się stanie, gdy te realne zagrożenia gdzieś tam zaczynają się pojawiać. Ale to, tak jak mówię, myślę, że już opiszę w jakimś innym materiale. Oczywiście dajcie znać pod filmem, czy chcecie taki materiał bardziej szczegółowy, rozebrany na części, obejrzeć. Dzisiaj na ten temat to tyle. Od tej główki rozpoczynam wędkowanie, bo mi się tu bardzo podoba. Te kilka rzutów, które tutaj wykonałem przy wyciąganiu gumy, widziałem, że jest zdrobnica, więc to jest dobry znak. Zaczniemy sobie po prostu tutaj i będziemy szli w dół rzeki. No niestety nie wiem, czy w dół rzeki sobie za dużo połowimy, czy nie skończy się na tej jednej ostrodze, bo coraz więcej wędkarzy nam się tu pojawia. Ale jak nie w dół, to pójdziemy sobie w górę. Tam do końca nie mam przekonania, czy ta jedna główka w górę już jest zasypana, czy jeszcze nie. No to był błąd, że w ciągu dnia tam nie poszliśmy. No ale w nocy też nadrobimy. Piękna woda tutaj jest. Poszedłem tą jedną główkę wyżej, o której mówiłem.
Niestety błędem było to, że nie przyszedłem tutaj w dzień. Bo teraz w nocy niestety kompletnie nie widzę, czy ona jest zasypana, czy ta przykosa już tutaj zahacza o tą główkę, czy nie. Widać tylko, że bardzo wolno płynie woda. Drobnicy niestety nie stwierdziłem. Także chyba przyjdzie iść dalej. Łowię tutaj z 20 minut. Nic ciekawego się nie przydarzyło. Ku przygodzie na następną ostrogę. Taka mała główka, a ja za bardzo nie wiem, jak na nią wejść. Zobaczymy, czy to tędy. Widzę, jakaś ścieżynka jest. Niezbyt komfortowa, ale jest. Niestety to jest kolejny minus tego, że w ciągu dnia nie sprawdziłem, jakie są dojścia. Gdzieś tutaj jest taka mała główka, coś tam widziałem, że przy niej chlapało. Niestety nie wiem za bardzo, jak się na nią dostać, bo nie widzę nigdzie tutaj wejścia. Po ciemku niestety ciężko czasami znaleźć, cokolwiek to znaczy. No, my tu sobie pójdziemy w prawo, ale tutaj widzę, że jest jakaś droga dojazdowa. Ja bardzo daleko zostawiłem samochód, a widzę, że tutaj można elegancko sobie przyjechać. Trzeba będzie na Google Maps sprawdzić. No zobaczcie, jaka przepiękna jesienna mgła. No już aura nam się zmienia. Coraz bliżej zimy. Kolejna ostroga, niestety bez żadnych konkretnych wyników. Tam niżej, tak jak mówiłem, chyba są wędkarze, bo słyszę, jak zarzucają przynętę. Więc nie wiem, ile główek mi tam jeszcze zostało do samochodu. No tak czy inaczej, drobnicy nie widać, ale o tej porze roku już nie należy się tym zrażać. Jeżeli podczas dziennego łowienia, tak jak dzisiaj, widać było jakieś wyskakujące rybki, to już jest wystarczający znak do tego, żeby w takich miejscach się zatrzymać. Teraz ona, ta drobnica, może siedzieć trochę głębiej. To już nie jest lato, to już nie są upały, to już nie są ciepłe, słoneczne dni. A i woda nie jest już tak ciepła, żeby ta drobnica zawsze i wszędzie była widoczna. Zanim się ściemniło, tak jak mówię, no, przy wyciąganiu gumy jakieś rybki wyskakiwały. Dwa spławy białej ryby w klatce między główkami. To już wystarczy. Dzisiejsza wiślana przygoda dobiegła końca. To, co się działo, widzieliście w filmie, także myślę, że nie trzeba robić tutaj jakiegoś wielkiego podsumowania i komentarza. Wszystko, co miało być pokazane, zostało pokazane. Tak więc zobaczymy, co przyniosą następne wyprawy, czy będziemy jechać na Wisłę, czy na jezioro. Artur jest teraz trochę chory, dlatego dzisiaj miał tu być dzisiaj ze mną, ale niestety no, stwierdził, że zostanie w domu. Trochę się wykuruje. Zobaczymy. Jutro jeszcze mamy niedzielę. Może jutro gdzieś pojedziemy w ciągu dnia. Tak czy inaczej zobaczymy jeszcze, że tak powiem, cała ta jesień. Nie ma jakiegoś konkretnego planu,
Co do wypraw wędkarskich, wszystko odbywa się dosyć dynamicznie, także o wszystkim na pewno będziemy informować na naszym fanpage'u, no i w kolejnych relacjach. Tymczasem pozdrawiam gorąco i serdecznie i do zobaczenia.